Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na materiał z Mortal Kombat 11. Długo czekałem, żeby wam przygotować materiał, ale czekałem na okazję specjalną, na okazję, by pojawił się ten oto człowiek, ta oto postać, czyste, wrodzone zło Mortal Kombat. Mamy Jokera i dzisiaj kilka pojedynków Jokerem sobie rozegramy, żeby zobaczyć, jak Joker walczy, jakie ma umiejętności, jak się nim walczy i w ogóle, czy to jest dobra postać, jeżeli chodzi o Mortal Kombat 11. Także, żeby nie przedłużać, to już zaczynamy. Pierwszy pojedynek, już wybieram Jokera. Mamy warianty strojów. No dobrze, na początek wybierzemy sobie ten standardowy. I czas na mojego przeciwnika, a będzie nim Shao Kahn. Shao Kahn. Wybierzmy sobie arenę. Black Dragon Fight Club. Dobrze, to będzie klatka czarnego smoka. Ładowanko. I moi drodzy, jedziemy. Oto i on, główny bohater dzisiejszego odcinka. No one lands a punchline better. Entertain me, Jester. Round one, fight. A teraz poczynamy. Mordobicie, zobaczmy, co Joker potrafi. Joker, ojojoj. Joker ma niezłe uderzenia, ojojoj, ale widzę, że Shao Kahn tym młotem tutaj będzie mocno nas sponiewierał. O, to było ładne! To było ładne w wykonaniu Jokera. To mi się bardzo podobało. Postarajmy się jedną walkę wygrać. Okej. Okay. Teraz musimy uważać. O matko. Jest brutalnie. Biedny Joker. Ale ja chcę jeszcze powalczyć. Ała. To było świetne. To było kapitalne. Ojojoj. No nie zdążyłem zrobić krytycznego ciosu. Nie wierzę, że mi się nie udało. A trudno. Przegrałem rundę. A się wydawało, że będzie wszystko spoko. Dobra. Bijmy go tu. O, to było piękne. To było brutalne. Brawo, Joker. Tak jest. No, ale teraz Shao Kahn też nam tutaj nie pozostał dłużny. Ja pierdzielę, jak on się wkurza. To jest masakra. Mam tam możliwość użycia czegoś, ale nie wychodzi mi to zbytnio. No dawaj! Dawaj! Teraz się udało. Pomimo tego, że nie zrobiłem tego fatality. Dobra, mamy rundę finałową. Jestem taki zaawansowany w Mortalu. Ojojoj, ojojoj. Nie umiem się wybronić. Oddajesz. To było mądre posunięcie. Na spokojnie, postarajmy się tą walkę tutaj doprowadzić jakoś do szczęśliwego końca, tylko no jest to trudne. Jest to trudne. O, chyba tutaj nie będzie pasował. Ależ to było piękne! Brutality zrobione przez Jokera. To było kapitalne. To gościu naprawdę wymiata tutaj. Pierwsza walka, no ja jestem w szoku, nie? Dobrze, wybieramy nowego wojownika.
Oczywiście ja dalej będę walczył Jokerem. Teraz sobie wybierzemy jego drugie ciuszki. A rywalem będzie... Terminator, czyli Arnie. Kolejna plansza. Okrut ognia. Shirai Ryu. A to, to będzie ciekawe starcie. Joker. You know, you remind me of bats. Who's bats? Just another jerk with no sense of humor. Round one, fight. Dobrze, rozpoczynamy ciekawe starcie. Starcie w ogóle nowych postaci, bo przecież Arnie też został całkowicie niedawno dodany do tej gry. Joker mnie tu fascynuje po prostu. Świetnie się gra w ogóle tą postacią. Oj, 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 oj. No, Arnie już tam próbował strzały. Oj, 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 oj. Teraz ja też muszę uważać. Jak zrobić? No, och. No niech to mi wyjdzie. No jednak nie, nie wychodzi mi to. Nie umiem zrobić fatality, no. Okej, okay, bo źle nacisnąłem. Co tu się stanęło? O, jakby Arnie wstrzymał czas. Terminator wygrywa. Dobra, no pierwszą rundę wygrał Arnie. Powrócił Jokera. Znaczy, dlaczego mi się klawisze miną? Bo to jest pad z Xboxa, nie? Niestety, ja go nie mam tak opanowanego. Perfekcyjnie. Ale już wiem, o co chodzi. Ależ to było piękne. Widać tą metalową czachę u Arniego. Dobra, wygrywamy rundę. Jest 1-1. Final round. Fight. I to jest finałowe starcie. Ale naprawdę, Joker jest niezłą postacią w tej grze. Naprawdę. Oj, 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 ale ja się tu proszę o wpieprz. Ja się tu naprawdę proszę o wpieprz. Oj, 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 oj. No, oby się udało, oby się udało, no zrób to! Aj, no... Nie wierzę. Klikam te klawisze do Fatality i nie zrobiłem Fatality. No niestety, z Arnim przegrałem. Mówi się trudno. Jakby biały strój nie przyniósł nam szczęścia. Dobrze, powalczmy ze Sub-Zero. The Hourglass. Decydia Kroniki. Your girl Frost is quite the filly. She became dead to me long ago. Soon she'll be dead to me too. Round one, fight. No nie, to są te sekwencje, które wypowiada Joker. Nie wiem dlaczego te fatality, ta fatality nie chce wychodzić. Tak trochę dystansowo po prostu walczę. To było mocne. To było ładne. Round
two, fight. To było ładne. Podobało, pierwsza runda całkowicie spoko. No wiem, możecie powiedzieć, że powtarzam sekwencję ciosów. O! Co się tu tutaj z Jokerem stało? Zamrożony na moment. To też jest niezłe z tymi rękawicami. Zapomniałem, że Sub-Zero ma tą umiejętność lodu. Podejść, ajajaj, no co jest? No normalnie teraz mam problem. No nic, no. Czy ja coś jestem w stanie zrobić? Aj, była szansa na fatality, ale no nie, 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 to nie wyjdzie. Musiałem tak to zrobić. Znaczy się wygrałem tą rundę, ale... Teraz będzie szansa na fatality. Nie wiem, co to było. Trochę to słabe było. Ale okej. Kolejna wygrana. Roczny jest. Okej. Joker. Kontra. Raiden. Kolejne starcie. Alejka czarnego rynku. I thought lightning never strikes twice. In your case, I will make an exception. Promise? Round one, fight. Dobrze. Co tutaj się będzie działo w tej walce? Ale jest mega brutalnie. I to się może podobać, bo jest brutalnie. Ojej, ojej. A, czyżby Raiden się tu wkurzył trochę? Masakra. Dobrze. Czemu ja się bronię? Ale dostał. Ło! No nie. No. Jest fatality. Udało się to zrobić. Ale go wypaproszył. Jeju. Masakra, to było brutalne. To było bardzo brutalne. Nie mogę uwierzyć, ale... No naprawdę, Joker tu jest przekozak. Jest bardzo brutalny. No, pojawiły się głosy, że niby Joker tutaj nie pasuje do Mortala, ale ja się z tym całkowicie nie zgadzam. Ja uważam, że Joker jak najbardziej pasuje do Mortal Kombat, dlatego że to jest totalny psychol. I to widać w tej walce. To jest totalny psychol. Oj, oj. Pięknie to było zrobione teraz. Taki maskotki dostał. Czekajcie. Nieźle, nieźle, nieźle. No i kolejna walka Jokerem. Wygrana. The Joker. Moi drodzy, ostatnia walka. Joker kontra Scorpion. Scorpion. Shaolin Trap Dungeon.
mamy naszego śmieszka. As it should for the master of sick burns. Your lunacy must die. Round one, fight. I moi drodzy, ostatnia walka, którą toczę Jokerem. Postać naprawdę bardzo brutalna, bardzo krwawa, ale bardzo przyjemnie się Jokerem walczy. Jeżeli ktoś mówi, że Joker nie pasuje do Mortal Kombat, jest w absolutnym błędzie. Joker pasuje jak ula. No i wygrywamy rundę. Round 2, fight. Start na drugą połowę tego starcia. O, ale obrywam. Nic nie byłem w stanie Skorpionowi na razie zrobić, ale już uderzyłem Skorpiona. Ale teraz ja obrywam niemiłosiernie. O, Joker sponiewierany. O, no. Skorpion, nie rozkręcaj się tak. To ci nic nie da. Dobrze. Trzeba się tu wybronić. Pięknie. Piękne to brutality było. Akurat na koniec odcinka. Tak układ Batmana. No moi drodzy. Tutaj jeszcze kolejny poziom skoczył. Moi drodzy, jeżeli chodzi o ten odcinek, to by było na tyle. Joker już jest. Jeżeli posiadacie Combat Packa, jak najbardziej możecie już teraz ogrywać Jokera. Ja zrobiłem to dopiero dzisiaj. I powiem szczerze, no Joker staje się jedną z moich ulubionych postaci w Mortal Kombat 11. A jak wam się grało Jokerem? Piszcie. Z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.